Klub Senior Plus to inicjatywa burmistrza Chocianowa Tomasza Kulczyńskiego. To miejsce było niezwykle potrzebne na mapie Chocianowa, bowiem do tej pory seniorzy nie mieli swojego lokum, w którym mogliby aktywnie spędzać czas. Nasi seniorzy bardzo aktywnie działają, potrzebują swojego miejsca, takiego, żeby się mogli spotkać, odpocząć, pobyć ze sobą, porozmawiać, wyrwać się z codzienności, żeby gdzieś wyjść do ludzi i pobyć z kimś, poobcować z drugim człowiekiem. No ja myślę, no, że fajnie, bo tak dla starszych ludzi nie ma nic. Nie było do tej pory, nie? Dowiem się, bo jak będę widziała, że już będzie czynne, to na pewno skorzystać będę chciała. Seniorzy do swojej dyspozycji dostali zupełnie nowy budynek, który teraz będzie odpowiednio doposażany. W środku znajduje się duża sala, toalety oraz zaplecze kuchenne. W miejscu tym seniorzy będą aktywnie spędzać czas, spełniając się na przykład artystycznie. Jest zatrudniona pani instruktorka, na razie na pół etatu. Chcemy zobaczyć, jakie będą potrzeby seniorów, czym będą zainteresowani, jakie będą mieli oczekiwania co do tematyki zajęć. Na pewno wiemy, że są to języki, że jest to troszeczkę rekreacji, czyli będą chcieli spacerować z kijkami. To wszystko w miarę tego, jak będą zgłaszać potrzeby, będziemy starać się realizować. Chocianowscy seniorzy chętnie biorą udział w gminnych uroczystościach. Powstanie klubu Senior Plus było możliwe dzięki dofinansowaniu, które gmina Chocianów pozyskała w kwocie 200 000 zł.